Witamy na kanale Fortuny. Dzisiaj cześć. Materiał rozrywkowy z piłkarzykami. Proponujemy wam grę razem z nami. W którym klubie zaczynał swoją profesjonalną karierę? Profesjonalną, to jest istotne. Tak naprawdę dany piłkarz. Tak jest, i tutaj warto zaznaczyć, że nie bierzemy pod uwagę klubów młodzieżowych, w których zawodnicy grali mając lat 7, 8, 9, 10, tylko rzeczywiście klub, z którego wypłynęli na nieco głębsze wody. Tak jest, dokładnie tak. Zgadza się. Bardzo intuicyjny quiz, ten więc zobaczcie quiz o to chodzi. Miał swoją premierę na naszym kanale, dokąd serdecznie zapraszamy, no i więc jako, że się przyjemnie przyjął, no to postanowiliśmy też go tutaj zrealizować. Jeden punkt za poprawną odpowiedź. Tabliczki w ruch, tak. Na tabliczkach. No i chyba wszystko jasne i lecimy do pierwszej rundy. Próbujmy. W pierwszej rundzie mamy Draxlera. O, Julian Draxler. Wiesz co? Czy było coś przed tym klubem? Nie wiem. No ja dałem, mamy krzywy? Szalkę dałem. Ja też dałem Szalkę. A jest to Szalkę. Dobra. Już myślałem, tak zacząłeś mówić, jakby to miało być coś innego. Kole unte unce sen. Ja tego nie będę śpiewał. Z uwagi na sympatię do Borussii. Dobra. Dobra. Tak, nie wiem, czy mi oddach. No to runda numer 2. Runda druga. Higuain. Ojej. Chyba. Adam, nie tak. Wiem, czy to jest ten klub, ale wiem, że dość młodo wyciągnięty przez Real Madrid. Boca? Ja dałem River Plate. Mi się kojarzy biała koszulka coś. I jest to River Plate. River. Ach. Udało się. Nie wiedziałem, strzelałem, powiem szczerze, w argentyńskie tuzy świata piłki nożnej i tak... Czyli kumpel Lameli. Naprowadziło mnie to na Boca. No tak, bo jako, że Lamela się pojawił ostatnio u nas na kanale też przy okazji tego quizu, to krzywy odbija w tę stronę, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcamy również do zapoznania się z naszym materiałem. Lecimy dalej. No i grajcie z nami oczywiście. Runda trzecia. Milenkowicz. Kurczę, ci powiem tak. Czy jest to Partizan? Partizan? Jest to Partizan, tak. Partizan w przypadku takich graczy jest łatwiej, o tyle, że w danym kraju no, zazwyczaj masz do wyboru 2-3 kluby maksymalnie. Tak? No, mniej więcej tak jest. No, tak dlatego, że one koncentrują w swoich szeregach te najlepsze talenty. No właśnie. Tak, filtrują, jak chociażby Slavia filtruje teraz rynek czeski. Chociaż no nie w przypadku wszystkich, bo Chlożek przecież ze Sparty. Właśnie, jeszcze go nie wyłowili. Właśnie. Dobra, lecimy do następnego przykładu. Gdzie mamy do czynienia z Lucasem Torreirą? To ciekawe. A ty powinieneś wiedzieć. No czytałeś, jak przychodził do Arsenalu, skąd? Czytałem o jego biografię, znaczy w sensie jego po pierwsze stronę na Wikipedii, po drugie artykuły na temat jego początków. Ale... to może być Europa, ale... Wiem, że to chyba nie jest Peñarol, bo nie kojarzy mi się z Torreirą. Jest klub nacjonalny u mnie, urugwajski. Jest to, jest to europejski klub. Jednak Europa. To jest Sampa? Sampdoria. Pescara. Nie, Pescara. Ja nawet nie pokazuję, co ja miałem. Napisałem takie głupstwo, że... Co miałeś? Nie. Napisał coś tam. Napisałem coś tam Montevideo. A to jak już teraz tak miałem... Przy jakim urugwajskim piłkarzu. U nas na kanale też to się pojawiło. Wówczas Krzywy dowiedział się, że w Montevideo skupione jest niemal... Czy ja wiedziałem wcześniej, dlatego... Wszystkie kluby dopisać. Są z Montevideo. Tak. Praktycznie w lidze urugwajskiej. No, poza drobnymi wyjątkami. Okej. Okay. Kolejny przykład. Onana. What's my name? A wiesz co? To akurat... What's my club? Wiem. Onana. What's my club? Dobrze. To Diana śpiewała. To nie jest Ajax. To jest jakiś duży klub. Milczę. A ja nie podpowiadam, bo mam... No, chyba dobrą odpowiedź. Miałem Real, zmieniłem na Barce. To jest Barca. Barca. Jest to Barca. Barcelona, tak. Kojarzyło mi się, że z dużego hiszpańskiego klubu, tylko nie potrafiłem sobie w tym momencie otworzyć odpowiedniej szufladki w głowie, ale dobra. Barca. I dalej mamy... Paco Alcacer. Alcacera. A to chyba jestem tutaj przekonany. Dobra, nic nie mówię, bo jeszcze się okaże, że coś... To nie jest Borussia. A, to wiem. Ja po raz pierwszy o Paco poważnie usłyszałem w Barsy, więc dałem Barsy. Valencia. O kurde, faktycznie, Valencia, Jezus. Dobra. Mm-hmm. Gotowi na kolejną rundę, mamy nadzieję, że wy też. Devi. O kurcze. Skąd on przychodził? Z Defrayem będzie problem.
do Lazio, bo teraz wiadomo, że jest zawodnikiem Interu. No i pytanie, czy akurat był wychowankiem tego klubu, z którego przechodził do oczywiście wspomnianego już przeze mnie Lazio. Nie wiem, dałem tak, ale kurczę, nie potrafię sobie odkopać tej wiedzy w głowie. Strzeliłem Feyenoord. Ja też dałem Feyenoord. Feyenoord. No, okay. Czułem satysfakcję. Okay, ale pewności przy tym typie nie miałem, dlatego też troszeczkę nie miałem, się też bałem. Nie miałem. Słuchajcie. Okej. Okay. No, lećmy dalej. No, i mamy tutaj do czynienia z Lenglen. Ja ci powiem, że tu będzie kiepsko. Nie mam pojęcia. Bardzo słabą mam prześledzoną karierę tego zawodnika. Z Clermont? No dobra, to widzę, że skończyliście. Co u mnie jest strzał w Marsylię. Ja mam Bordeaux. O Jezu, Nancy. No nieźle. No. A, grubo, grubo. Tak. Ale nie, to tak wam kompletnie dałem. Nie kojarzyłem, więc nie wiem. Zilluchyom, no. Ciekawostka. Okej, okay, jesteśmy gotowi na kolejną rundę, Krzywy? Tak, ja jestem gotowy. Czas pokażę. Icardi. Mauro Icardi. On jest wychowankiem Wanda Nary. Tak, wyszedł spod jej buta. Albo cały czas pod tym butem się znajduje. Tak. Kurczę, no to tutaj muszę się zastanowić. No, strzeliłem w pewien argentyński klub. Ja ominąłem Argentynę. Może na przekór poszedł Nikodem, bo powiem szczerze, że nie pamiętam i czy w ogóle czytałem coś na temat początków Icardiego. Dałem Inter. Barcelona. No tak! Przecież no jeszcze tak. Z Maxi Lopezem były powiązania no na tym polu. I tutaj jest ten element, który można było właśnie się odwołać, do którego można było się odwołać w kontekście czytania. Tak właśnie myślałem, że zapomnicie o tym. Bardzo zapomniałem. Dlaczego dałem ten przykład? Nie, dobre. To muszę przyznać, że na pomyślenie takie głębsze. Kurczę. Nie wykazaliśmy się myśleniem w tej rundzie. No może w następnej się okaże los łaskawszy. Ostatniej, gdzie mamy do czynienia z Koulibalim? Ach, tutaj akurat. Tak, akurat wiem. Chyba wiem. Okej. Okay. Będę mocno zdziwiony, jeżeli to nie będzie to. Czy to jest Henk? Henk. Tak jest, jest to Henk. Metz? Sam podkręcił. Metz? No trudno. Byliśmy pewni. Zbyt pewni. O kurde. Chciałem wam powiedzieć właśnie, że to francuska drużyna. Ale to wjechało teraz grubo. No, nie spodziewałem się tego. Czyli tak, ten sam klub, z którego wychodził Sadio Mane. Mane, tak jest. Koledzy z Czarnego Lądu wychowali się w tym samym klubie. Dobrze wiedzieć, na pewno zapamiętamy, wy pewnie też. I zwłaszcza ci, którzy wiedzieli, że to jest Metz, teraz się z nas śmieją. Na pewno. No ale taka jest część tej gry. Niektórzy się śmieją, niektórzy triumfują, płaczą, tak to jest. I niektórzy płaczą, my zaraz będziemy to robić w kącie. Znaczy, akurat ty powinieneś, bo ja wygrałem. Ale... Wygrałeś, a punktów co prawda nie zdobyłeś za dużo. No nie, mogło ale być to lepiej. Wynikało z tego, że chyba był taki w miarę trudny ten odcinek. Mhm. Nie wiem, dajcie znać, jak wam poszło oczywiście. Oczywiście, no i właśnie. Czy poziom odpowiadał waszym wymaganiom. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Dzisiaj. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Hej.